pierwsze jazdy to w zasadzie są takie bardziej rozgrzewkowe, żeby w zasadzie przejechać się, tak wjechać w ten motocykl, który mamy. Ja nawet nie zabierałem jakiegoś sprzętu tam najnowszego i tak dalej, tylko raczej opierałem się na tym, co miałem w zeszłym roku, a te nowe motocykle stoją w warsztacie. Warunki jednak były dużo, dużo trudniejsze. Praktycznie jeden łuk był nieprzejezdny, a ten drugi łuk znowu tak niby przejezdny, ale dużo niespodzianek za sobą niósł. Praktycznie tylko krawężnik był do jechania, a już 3-4 metry od krawężnika już był problem, co niestety skończyło się chociażby dla Daniela upadkiem, więc chcieliśmy wyjechać bardziej dzisiaj dla kibiców może tak, niżeli dla siebie, ale wiadomo, że każdy kontakt z motocyklem to jest na plus i o to chodzi. I w tym roku przygotowałem się praktycznie jak co roku. Uważam, że jestem dobrze przygotowany kondycyjnie, nic mi tutaj nie doskwiera, nic w zasadzie nie czuję jadąc na motocyklu, że mnie ręce bolały, więc to jest oznaka tego, że to jest dobrze przepracowana zima. Do teamu dołączył Michał, już go mieliśmy okazję ochrzcić, gdzieś tam ktoś śledzi Facebooka, to na pewno widział, dostał solidne lanie od każdego, od każdej z osób tutaj zaprzyjaźnionych w teamie, więc głównie tutaj ode mnie, od Mrówki, od Radzia czy od Buczera, a dodatkowo dosi przyjaciele, którzy jakby nie patrzy, zawsze wspierają i pomagają. Też go ochrzcili, więc dostał solidne lanie. Mam nadzieję, że to go w jakiś sposób zaaklimatyzuje w teamie i będzie odporny na różnego rodzaju różne sytuacje dzięki temu. Oczywiście jest młody, dużo jeszcze nauki przed nim, bo mimo że miał kontakt wcześniej gdzieś tam z przygotowaniem motocykli, bo pracował u Huberta Łęgowika, to jednak u mnie wygląda to nieco inaczej i musi jeszcze dużo wiedzy przyswoić, ale widać, że chce pracować, chce się uczyć i to jest najważniejsze, a ja takich ludzi szanuję, dlatego jest u nas w teamie. Teraz pozostaje tylko jeździć, ile się tylko da. Ja wiem, że presja rośnie, bo to czas ucieka. Już patrzymy, w Toruniu jeżdżą, w Gorzowie jeżdżą, gdzie się nie popatrzy, to jeżdżą, a my tutaj stoimy i walczymy z torem. Ale spokojnie, to nigdzie nie jest napisane, że drużyna, która pierwsza wjechała na tor, zdobyła tytuł drużynowego mistrza Polski, więc nie ma to jakiegoś większego przełożenia. Do ligi jeszcze mamy sporo czasu, więc będzie czas na to, żebyśmy jeszcze tutaj najedzili się tyle, że będziemy mieli dosyć siebie wszyscy nawzajem.